Ostrożnie na drogach. Tak zatytułowany komunikat Suwalski Zarząd Dróg i Zieleni wydał we wtorek o 14:30. Tymczasem od wczesnych godzin rannych piesi i kierowcy walczyli o przetrwanie na drogach i chodnikach. Jak poinformował Tomasz Drejer, dyrektor miejskiej spółki odpowiedzialnej za stan dróg, od 2 w nocy do 10 rano jego ekipy wysypały na mieście około 90 ton soli. Niestety nie było tego widać na chodnikach i jezdniach, choć zdjęcia robiliśmy tuż przed południem. Niekorzystna sytuacja drogowa w przeważającej części kraju powodowała przypadki zamykania szkół, przerw w kursowaniu komunikacji autobusowej i miejskiej. W Suwałkach nie było potrzeby wprowadzania takich ograniczeń. Pocieszał nas dyrektor zarządu dróg. Ale czy skutecznie? Gruba warstwa zalegającego śniegu w całym mieście zamieniła się w lód, a 90 ton soli poszło jak przysłowiowa krew w piach. Pod grubą warstwą lodu, gdzieniegdzie widać było wmarznięty wcześniej rozsypywany piach. Dopiero dalszy spadek temperatury i być może ta sól sprawiły, że na ciągach komunikacyjnych pojawiła się dawno niewidziana warstwa asfaltu. Środowy poranek, choć na plusie, nadal zmuszał do ostrożnego stawiania stóp. Najbezpieczniej było na skrajach chodników, gdzie odrobinę stabilizacji i przyczepności dawał odrzucony śnieg. Nie wszystkim jednak udało się przejść przez oblodzone miasto bezpiecznie. Jak nas poinformowała dyrekcja Suwalskiego Szpitala, 20 grudnia na oddział ortopedyczno-urazowy Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach trafiło 11 osób, głównie ze złamaniami kończyn górnych i dolnych. 3 osoby zakwalifikowane zostały do operacji, a najpoważniejsze obrażenia to złamanie podudzia z przemieszczaniem. Dla porównania, dzień wcześniej, 19 grudnia, do placówki zgłosiły się 2 osoby z urazami powstałymi na skutek poślizgnięcia się na oblodzonych schodach i 2 osoby na skutek poślizgnięcia się na oblodzonej nawierzchni. Tomasz Drejer w swoim komunikacie przypomniał mieszkańcom, że za odśnieżanie chodników położonych przy posesjach odpowiadają właściciele tych nieruchomości.